cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj film z strojenia mieszkania na święta. Mam nadzieję, że taka tematyka świąteczna Wam się spodoba. Jeśli jesteście nowi, koniecznie klikajcie na dole przycisk subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Oczywiście zostawcie też kciuki w górę, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Co? Przenosimy się już do momentu, kiedy dekorowałam mieszkanie. Zobaczcie, jak to wyglądało. Zaczniemy sobie od salonu. Jak widzicie, tutaj są jeszcze jesienne dekoracje. Na stole tutaj mamy dynię. Tutaj też jeszcze stoi dynia i są żółte poduszki. Jeśli chodzi o tą stronę, no to tak naprawdę tutaj mamy tylko jeżyka. I tutaj u góry jest domek, coś takiego, no, więc tak to na ten moment wygląda. Chowam wszystkie jesienne dekoracje i zabieram się za dekorowanie już tak świątecznie. No, mam nadzieję, że tych ozdób mi wszystkich wystarczy, bo nie kupowałam nic nowego, tylko wszystko to, co było w tamtym roku. Dobra, więc ja to wszystko zbieram i za moment Wam pokażę, co, gdzie, jak poustawiam. Przyniosłam już wszystkie ozdoby. Jak widzicie, trochę tego jest, ale myślę, że to będzie głównie na ten pokój i nie wiem w sumie, czy coś uda mi się skombinować jeszcze do innych pomieszczeń. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę uda mi się to fajnie porozkładać. Natomiast no, teraz muszę trochę pomyśleć, jak mam to rozłożyć, w jaki sposób, gdzie co zrobić. Więc jak wymyślę co i jak, to Wam pokażę, co mi wyszło. Dobra, i jeśli chodzi o salon, to już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj na górę przyczepiłam lampeczki. Później Wam pokażę, jak będzie ciemno, jak to wygląda, ale robi to naprawdę super klimacik. Na stole zostawiłam goździki, które jakiś czas temu kupiłam. I jeśli chodzi tutaj o łóżko, no to tak, mamy Mikołaja i on też ma tutaj lampeczki włożone. Poduszki te czerwone, poszewki zamówiłam z Allegro. Nowe kupiłam, natomiast te białe są już sprzed lat i one są z Pepco. I idąc tutaj dalej, oczywiście tutaj w tym miejscu stanie kiedyś choinka. Jeszcze muszę się zastanowić, czy tą, co mamy, czy nową kupujemy. Zobaczę. I tutaj z drugiej strony mamy znowu położone tutaj lampeczki, dołożyłam tylko taką gwiazdkę, reniferka. Historia w ogóle tego haczyka tutaj jest taka, że miało go tutaj nie być. Była nawet awantura o to, dlaczego on tutaj został, ale jak widzicie, się przydał. No i chociaż jest taki wianek powieszony. Idąc dalej, o, idzie pan kot i tutaj mamy kolejną gwiazdkę i tutaj na dole wazon z takimi ozdobami. No i tutaj już na końcu stoi tylko taki mini Mikołaj. On jest z Primarka, więc jak widzicie, tutaj w salonie postawiłam na kolorystykę biało-srebrną i mamy tylko takie delikatne właśnie czerwone akcenty i tu jeszcze na tym wianeczku jest czerwony. No i świeczuszka, ona jest z Biedronki, ale oczywiście też mam kominek i mój ulubiony zapach Mulet White z Twinkle Calde i tutaj już będzie idealnie. W ogóle myślałam, że mamy bardzo dużo tych ozdób. Tak się wydawało przynajmniej na tamtym mieszkaniu, bo ono było dość małe, a tak naprawdę wszystkie praktycznie ozdoby poszły tylko i wyłącznie na ten salon. Jeszcze zajmę się resztą pomieszczeń, ale to Wam pokażę już później. Zgasiłam światło, ale no jeszcze nie jest na dworzu aż tak ciemno, a chciałam Wam tak mniej więcej pokazać, jak wyglądają właśnie te
lampeczki. Tak to o tutaj się prezentuje. Myślę właśnie, że fajnie tak przytulnie to wygląda i może nawet to zostawię po świętach tutaj, żeby tak one sobie wisiały. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Jeśli chodzi o Mikołaja, to tak. No i tutaj też mamy o w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko ładnie tutaj widać, mimo że światło takie właśnie kiepskie. No, więc tak mamy ładnie rozświetlone. Bardzo mi się to podoba. Fajnie tak przytulnie, klimatycznie się zrobiło. Ale jednak jeszcze z klasą nie jest tak napchane, nie wiadomo ile. Czas również na sypialnię. Zmieniamy pościel na świąteczną. Jak widzicie, jest tu rozpiernicz, bo no, nie sprzątałam tutaj. Więc ogarniam tutaj wszystko i ubieramy świąteczną ładną pościel. I dodajemy również narzutę i poduszki, bo też tutaj mam takie nowe świąteczne kupiłam. I myślę, że będzie fajnie to wyglądać akurat do tych zielonych dwóch ścian. Piszcie mi też koniecznie w komentarzach, czy Wy już macie przystrojone swoje mieszkania, domy, czy może już macie ubraną choinkę. Jeśli tak, to piszcie mi koniecznie też, w jakiej kolorystyce macie tą choinkę, bo ja zawsze miałam biało-srebrną, ale na ten moment się zastanawiam, czy nie dodać właśnie jakiegoś koloru, więc koniecznie mi piszcie, może czymś się zainspiruję i oczywiście piszcie mi, czy chcecie film z ubierania choinki, bo też właśnie się zastanawiam nad zakupem nowej, więc może coś w tym temacie jeszcze podziałamy. Na dzisiaj, tak jak wspomniałam, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, poświęcony czas i do następnego. Pa! Christmas.